Te 18 pytań najczęściej zadają mi klienci, którzy są zainteresowani montażem pompy ciepła. Jeżeli ty stoisz przed takim wyborem, to na pewno też chciałbyś usłyszeć odpowiedź na któreś z nich. Cześć, z tej strony Rafał Krupiński z kanału Pan Hydraulik. Na co dzień zajmuję się kompleksowym montażem instalacji w nowych budynkach. Montuję również w nich pompy ciepła. Wielu klientów nie rozumie lub nie wie, co to są pompy ciepła, jak działają, są sceptycznie do nich nastawieni lub po prostu mają wątpliwości. Na co dzień zadają mi ogromną ilość pytań, dlatego ja wyłuskałem te, które pojawiają się najczęściej. Jak działa powietrzna pompa ciepła? Powietrzna pompa ciepła pobiera energię z powietrza, która jest tam skumulowana, i oddaje ją z powrotem do budynku. Wszystko dzieje się za pomocą specjalnego wymiennika. Zapytasz mnie, jak to się dzieje, że mimo ujemnych temperatur pompa ciepła jest w stanie nadal pozyskać ciepło i niektóre pompy ciepła nawet przy minus 20 są w stanie wygenerować temperaturę plus 60 stopni. Dzieje się tak, ponieważ w pompie ciepła jest specjalny czynnik, który umożliwia wrzenie nawet w ujemnych temperaturach. W pompie ciepła występuje szereg cykli, gdzie ten czynnik jest rozprężany i sprężany i zmienia swój stan z cieczy na gaz oraz z gazu na ciecz. Dzięki temu rośnie temperatura. Jakie są korzyści z montażu powietrznej pompy ciepła? Najważniejsze korzyści to zmniejszenie kosztów ogrzewania domu, zmniejszenie emisji CO2, za co środowisko na pewno nam podziękuje, większa niezależność od źródeł kopalnych takich jak węgiel bądź gaz. W jednym urządzeniu mamy zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie oraz możemy pozyskać potencjalne ulgi podatkowe. Jakie są różnice między pompą ciepła a tradycyjnym źródłem ogrzewania? Główną różnicą pompy ciepła od tradycyjnego źródła ogrzewania jest przede wszystkim jej wydajność. Zwykły kocioł na ekogroszek fabrycznie ma około 80% sprawności, jaką może uzyskać z ekogroszku. Natomiast jak wszyscy wiemy, jakość tego ekogroszku nie jest wspaniała, a przez to wymiennik w kotle bardzo szybko nam się zabrudzi, przez co sprawność tego kotła spada do 50-60%. Wydajność pompy ciepła jest kilkukrotnie większa niż 100%, ponieważ pompa ciepła mniejszą część pobiera jako energię elektryczną, natomiast tą większą część jako odnawialne źródło energii pobiera z powietrza, gdzie to ciepło jest akumulowane. Oczywiście przekłada się to na niższe końcowe koszty eksploatacyjne oraz na mniejsze oddziaływanie na środowisko. Oczywiście zaraz pojawią się komentarze, że pompa ciepła jest na prąd, a elektrownie są opalane węglem, ale chciałbym tutaj zauważyć, że elektrownia spala ten węgiel dużo bardziej wydajnie niż spalamy to w tradycyjnym kotle węglowym. Na pewno nieraz widziałeś, jak dwóch, trzech mieszkańców w sezonie grzewczym jest w stanie zakopcić całą okolicę. Czy powietrzna pompa ciepła może być zainstalowana w każdym budynku? Tak, pompa ciepła może być zamontowana w każdym budynku, niezależnie czy jest to budynek nowy, czy jest to budynek 50-letni. Oczywiście warto pamiętać o prawidłowym doborze pompy ciepła do budynku, tak żeby nie była ona zbyt duża, ponieważ przewymiarowana pompa ciepła będzie taktowała, czyli będzie się zbyt często włączała i wyłączała, przez co skróci nam się na pewno żywotność samej pompy. Większość producentów na swoich szkoleniach mówi o tym, żeby pompę ciepła nie dowymiarować do budynku, niż ją przewymiarować. Oczywiście dostaję całą masę innych pytań, ale jeżeli chcesz, żebym w odrębnym nagraniu rozwinął dla Ciebie któryś z dzisiejszych tematów, daj mi znać w komentarzu. Jakiej mocy pompy ciepła będę potrzebował do ogrzewania swojego budynku? Tak jak już powiedziałem w poprzedniej odpowiedzi, najważniejszy jest prawidłowy dobór pompy ciepła do danego budynku. Jednak część klientów przychodzi do mnie już z gotową ofertą od innej firmy. I powiedzmy, ta firma zaproponowała danemu klientowi pompę ciepła 9 kW. I taki klient bierze już te 9 kW za pewnik. I w zależności od producenta pomp ciepła, do tego budynku można wsadzić zarówno pompę 8 kW, jak i 12 kW. Zapytasz mnie pewnie, dlaczego? Ja zazwyczaj dobieram pompę ciepła nie na zasadzie tego, co jest w karcie katalogowej, jaką ma moc, natomiast rzucam sobie krzywą pracy pompy i widzę, przy jakiej temperaturze, jak dana pompa się zachowuje. I może być tak, że jeden producent z pompą ciepła 8-kilowatową ma dużo lepsze parametry pracy niż na przykład drugi producent z pompą ciepła 12-kilowatową. Czy pompa ciepła dostarcza również ciepłą wodę użytkową? Tak, pompy ciepła i split, i monoblok, mimo że nie mają swojego wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej, to są w stanie ją podgrzewać. Jeżeli mamy pompę ciepła z jednostką wewnętrzną, z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody, to najprawdopodobniej są już tam wszystkie elementy, które pompa potrzebuje do przełączania się między ogrzewaniem budynku a
grzaniem ciepłej wody użytkowej. Zarówno pompy ciepła split, jak i monoblok występują w wersji bez zasobnika. Wtedy jakby do tej pompy musimy dołączyć dodatkowy osprzęt. Najważniejszy z nich to zawór trójdrożny, który przełącza nagrzanie wody między centralnym ogrzewaniem a ciepłą wodą użytkową. Jakie są koszty instalacji pompy ciepła? To jest dość ciężkie pytanie. Koszt instalacji pompy ciepła tak naprawdę składa się na wiele czynników, w jakim ona będzie zamontowana budynku, czy jest to budynek nowy z już przygotowaną instalacją pod pompę ciepła, czy jest to budynek modernizowany, gdzie musimy usunąć stare źródło ciepła. W takich budynkach zazwyczaj instalacje trzeba zmodyfikować tak, żeby można było podłączyć pompę ciepła. Część z nich działa na układzie otwartym, wtedy trzeba albo zastosować wymiennik ciepła. Inne czynniki to na pewno rodzaj zastosowanej pompy ciepła, czy jest to split, czy to jest monoblok, jednostką wewnętrzną z wbudowanym zasobnikiem, czy zasobnik jest dostarczany oddzielnie, czy dany system wymaga dodatkowego bufora ciepła, czy może być podłączony bezpośrednio, więc no takie rzeczy zazwyczaj są ustalane indywidualnie na każdym budynku, bo naprawdę widełki montażu pompy ciepła są tak rozległe, że jakie są wymagania dotyczące konserwacji pompy ciepła? Wszystkie pompy ciepła, niezależnie od budowy, powinny być regularnie konserwowane i czyszczone. Warto zrobić taki serwis co najmniej raz do roku przez specjalistę. We własnym zakresie możemy na przykład wyczyścić filtr, sprawdzić ciśnienie wody, skorygować ustawienia pompy ciepła. Mówi się, że pompa ciepła jest urządzeniem bezobsługowym, ale to nie jest prawda, bo jeżeli ktoś się zainteresuje co jakiś czas tym urządzeniem, to będzie w stanie wykryć jakąś nieprawidłowość i w razie czego wezwać serwisanta, bo może być to początek większej awarii. Jaka jest żywotność pompy ciepła? Panie, 30 lat bez problemu. Tak. Jeżeli chodzi o żywotność pompy ciepła, no niestety musisz wziąć poprawkę na to, że w pompie ciepła jest masa elektroniki, płyty główne, przekaźniki, sterowniki, czujniki. To wszystko może się zepsuć, ale nie tylko sama elektronika, ale również części mechaniczne, takie jak sprężarka, pompy obiegowe, wymiennik. To wszystko może ulec uszkodzeniu, ale oczywiście jeżeli będziemy to regularnie konserwować i doglądać, to pompa ciepła jest w stanie pracować przez długi czas bez awarii. Duża część awarii, jaka występuje po stronie elektroniki, to zazwyczaj przepięcia w sieci, ewentualnie burza. Dlatego warto jest do ubezpieczenia domu dobezpieczyć jeszcze samą pompę ciepła. To tyle, jeżeli chodzi o część pierwszą. Ja zapraszam Cię na część drugą lub ewentualnie na inny film z serii o pompach ciepła. Trzymaj się, na razie, hej!